wiem co wam nagrać mam. A to ogólnie tak, tylko wyjechałem bez jakiegoś celu nagrywania czegoś konkretnego, ale tak mi teraz przyszło na myśl, że może zwizualizuję takie najczęściej zadawane pytania odnośnie sporta. Co się stanie na przykład jak no na przykład jak puszczę sprzęgło od razu z miejsca, czy się wywalę, czy coś. No patrzcie, na przykład jak macie jedyneczkę i na przykład 2500 obrotów na przykład i puścicie sprzęgło od razu, to motocykl zgaśnie, to nie ma tak, że on was wyryje na jedno koło i w ogóle, nie? No to takie pytanie, bo to się często też pojawia. Drugie pytanie takie częste, to ile to pójdzie? No ile pójdzie, to już nie pokażę, no bo to za szybko by było, ale pokażę wam na przykład pierwszy bieg, jaki jest długi na przykład. No i ten gaz też nie jest taki, że to o, teraz jak na przykład jedziesz teraz i gazu dasz do końca, to też nie wyrwiecie na koło, zobaczcie. Na przykład jedziecie tak jak teraz i o, widzicie, to nie ma tak, że on tak wyrwie od razu. 2000 obrotów i no nie ma. Ale zobaczycie jedynką ile pójdzie. 116. Jedynka, nie? Tylko to nie myślcie, że to tam 600 na godzinę pójdzie, jak ma 6 biegów. A, jeszcze wam powiem, jak na przykład, jak ja jeżdżę, nie, moja taka technika jest, że ja bardzo krótko jeżdżę na sprzęgle, na przykład jak się gdzieś zatrzymuję, załóżmy, że chcę się tam zatrzymać gdzieś, tak? No to teraz nie to, że wciskam sprzęgło, o, i jadę sobie na sprzęgle, bo jak jedziesz na sprzęgle, to ten motocykl jest tak bezwładny, on nie ma w ogóle hamowania silnikiem. Dlatego tak sprzęgło to raczej, jak mam się zatrzymać, to redukuję sobie te biegi wcześniej i tak zatrzymuję, sprzęgło wciskam już na samym końcu. A nie, że jadę tak długo na tym, o. Ten motocykl się w ogóle nie trzyma, on taki jest, ojej, patrzcie. Jak jest rozłączona skrzynia z napędem. Tak, widzicie, na dwójeczce na przykład hamuje do samego w zasadzie końca. Dobrze, wypluł mi ten uszczelniacz z zawieszenia 1. Jest już trochę lipa. Pamiętacie, jak w zeszłym tygodniu byłem przebrany za Roniego Maka? To zobaczcie na to. Roni Mak. KTM 300 TPI. Ale... Ole, zawieszenie naprawdę. Ale wiecie, jakie mam dziwne odczucie, jeżdżę na krzywej kierownicy, a tu jest prosta i mam wrażenie, że ta jest krzywa. Nie no, zawieszenie to wybiera ładnie. Oddawanie mocy takie... Zobaczymy na prostej. No jest na pewno inaczej niż w tym gaz-gazie. O, ale szaruwa. Tu jadę gdzieś tu. Zobaczymy podjazd pod ten piach. Nie no. Ale to zaraz... Jak ktoś jeździ, to wyczai, o co chodzi, bo przed każdą górką to już czuć w głowie. Czuć w głowie, kiedy możesz... już czuć, kiedy podjedziesz, o. To widzę, że tutaj mogę na więcej pozwolić już. W zasadzie z miejsca. Nie no. O Jezu, chyba trzeci raz w życiu na kładzie jestem. O Jezu, gdzie to, człowieku, nie dla mnie. Jak to jedzie? Co? O Jezu.
O Jezu, o Jezu. Ja pierdziole ty. Jak ty jechasz? Zabiłbym się. Pa. Ja jeździć nie umiem. Widzicie, jednak to jest racja, że pa, ja tu gazu chcę dawać. No trzeci raz w życiu jestem. Pierwszy raz tak w terenie. Raz na szosie jechałem tylko. Ja pierdzielę, ty. Jak tu skręca, ty. Jak to się dziwnie zachowuje ogólnie. Nie, to jest zupełnie... Nie, do motocykla tego nie można porównać w żadnym... O, yeah.